Aha, dobra. Okej. To dobre, to niezły embrio, kurde, pterodaktyl se odleciał. Wiedział, że dał dupy, to od razu poleciał, nie? Odleciał stąd, kurde, bardzo szybciutko. No, i teraz odblokowaliśmy sobie tryb na odwrót, ale my tym trybem zajmiemy się później. Teraz na razie nie przyszedł czas na tryb na odwrót, tylko jeszcze... O! Tutaj mamy naszą kolejną maskę, więc chyba sobie jeszcze ten wymiar zrobimy na dzisiaj. Tak, klasyka, ale my jeszcze klasykiem się nie zajmujemy. I teraz mamy, jak widzicie, trochę więcej klejnotów na mapie, ponieważ wcześniej mieliśmy tylko te zwykłe klejnoty, a teraz mamy jeszcze ten tryb na odwrót. Ale tak jak powiedziałem, my się nim zajmiemy trochę później. Dobra, teraz mamy siódmą kasetę, czyli wpis w dzienniku 30 maja 1996. O, to trochę już sporo. 30 maja 1996. Nice. Zobaczymy, jaki ten będzie poziom trudny. Jak bardzo będzie trudny ten poziom. Tym razem Cortex się tu pojawia. Dobra, jestem z powrotem. Co tu mamy? Dobra, czyli chyba to w taki sposób trzeba zrobić. Niestety... W sumie nawet nie musiałem tego życia poświęcać. Mogę właśnie zrobić takim patentem, jakim zrobiłem przed chwilą. To jest całkiem spoko patent. Teraz jeszcze raz. Pyk, pyk, pyk. O, dokładnie tak. No, przyznam, że te poziomy są dosyć ciekawe. Oj, bardzo ciekawe są one. Kurde, przed checkpointem zginąłem, no ja pierdzielę, no. Ale chamstwo w państwie. Tak się nie robi. No niestety tego życia już mi się nie udało zebrać. Dobra, trudno się mówi. Poświęcę to jedno życie. I tak się nadrobi te wszystkie żyćka, więc mam jeszcze na to czas. Jeszcze sporo wymiarów przed nami. Dobra. Kurde. To trzeba właśnie ogarnąć jakoś. Fajnie. Tylko pytanie jak, skoro właśnie wychodzi co wychodzi. Czekajcie. Jest, ja, to jest do ogarnięcia, to jest do ogarnięcia, spokojnie. Odpoczywaj, słodki bandit. Co? Jezus Maria, Cortex, ty jesteś z gry na grę coraz bardziej przerażający, ale nie w takim pozytywnym słowa z tego znaczeniu, tylko z takim bardzo negatywnym. Ty normalnie chyba ciepły jesteś, ziomek. Nie dość, że... A wiecie, wiecie o co mi chodzi.
Nie będę tego słowa mówił na Z, bo zaraz jeszcze demonetyzację dostanę na film. A wolę się jednak pilnować. Niech to dunder świśnie. Masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Dobra, jest, udało się w końcu. Ale z tym pitolenia było, co nie? A, miałem tutaj skoczyć, fajnie. Miałem przez chwilę paraliż. Myślałem, że kurde, mnie ten wybuch nie dotknie. No a tu się okazało inaczej, jak zwykle zresztą. Tak, tu już mamy detonator. Całe szczęście. Yes! Wszystko, znowu! Test 1.0.0.0.0. Dobra, jest, mamy to. Nareszcie, kurde, poziom kolejny ukończony z retrospekcji. One naprawdę stają się coraz trudniejsze i to będzie dopiero wyzwanie. To jeszcze jest nic, to co teraz robiliśmy. Uwierzcie mi, to jest jeszcze nic. To, co będzie nas czekać potem, to dopiero będzie masakra. Ja tak coś czuję w kościach, nie? Oczywiście wiem, że ktoś zaraz do mnie może powiedzieć, że jeszcze zostały mi tutaj chociażby poziomy postaci. Jak Tauna, bo tutaj Tauna dostała swój kolejny level. Ale my tym zajmiemy się innym razem. Tak jak zresztą powiedziałem, wolę na razie się skupiać na poziomach Crasha i spółki. Dobra, komarze moczary, kilka dni temu, poza rytmem. Zagrajmy sobie teraz Koko. Tylko wiecie co? Zagrajmy sobie gracz wyborowy. Albo niezłe wzmocnienie. Dobra, to jest lepszy skin Koko. Ruszamy na poza rytmem. No siema Kokos. Lecimy z koksem, kurde. Nie ma czasu do stracenia. Tu jeszcze mamy taśmę retrospekcyjne do zbierania, więc... Pamiętaj o tym, kokosie. Coś chciałem jeszcze mówić z ciekawostek, ale kurde zapomniałem, wiecie? Zapomniałem kompletnie, jeżeli chodzi o ciekawostki. Więc sorry, niestety teraz niczego się ode mnie nie dowiecie. Siema Spyro! Kopę lat! Dawno cię nie widziałem, ziomek! Serio, naprawdę, dawno cię nie widziałem. Tutaj uwaga na ogień, bo ogień jest różnokolorowy. Co nie zmienia faktu, że jest on nadal złym ogniem. No i mam po kasecie retrospekcyjnej. Fuck! Jeszcze pura sobie tam lata. Dobra! Restartujemy poziom. Restartujemy poziom. Dobra. Udało się, przeszliśmy, aż musiałem okulary zdjąć. Chciałem chwilę, żeby moje gałki oczne doszły do siebie po tym szoku. To w ogóle też było szokujące, co ja teraz zrobiłem. Ale dobra. Priorytety najważniejsze, czyli kaseta. Kici kici. O, zdobyliśmy trofkę. Całkiem przypadkowo. Wystarczyło uderzyć spinatakiem w śmietnik.
ta, Kici Kici w poszukiwaniu kotka, który ukradł mleczko. No, strzelaj. Dzięki, ziomek. Teraz uwaga na te duszki. I szybko, hop do armaty. Tutaj mamy jeszcze easter egg co do fake crasha. No ale to spokojnie, to nie jest jedyny easter egg z naszym fejkowym crashem. Jeszcze gdzieś ponoć w tej sekwencji poziomu można znaleźć ten easter egg z Reaperem Roo. Ja osobiście nigdy go nie dostrzegłem, więc... może być ciekawie. Co do Reapera Roo. Może faktycznie gdzieś tutaj jest, ale ja go nie widzę. O, da się ich pokonać. Zapomniałem nawet już o tym. Aku Aku, nie powiem, że nie w fajnym miejscu został posadzony. Doprawdy w fajnym miejscu. No to tutaj z tym klejnotem mogę się już pożegnać za 3 te. Minimum 3 zgony. Ale przynajmniej próbowałem. A próbować zawsze można. Nie zawsze wyjdzie, ale zawsze można. No. I znowu deszcz pada. Ja pierdzielę. Dosłownie ludzie, od 2 dni u mnie pada, nie? Deszcz. Za oknem. Dla ciekawskich nagrywam to 15 października, czyli można by powiedzieć, że w połowę października już to nagrywam. Kurde. O to chodziło. Miałbym teraz podwójnego Aku Aku, no ale dobra, trudno się mówi. To na 215, no to brakuje nam jeszcze 115 skrzynek. Tak to właśnie między innymi wygląda. Kurde! Jezu, oj, zamyśliłem się. Sorki, że ja tak nic nie mówię. Trochę się skupiłem. Ale już jest wszystko pod kontrolą. Więc teraz możemy sobie lecieć do przodu i kończyć poziom. A raczej tą rundę bonusową na chwilę obecną. Tę rundę bonusową. 118 na 215. To nadal jest tak... no tak średnio bym powiedział. Ale hej, przynajmniej trawkę mamy. To jest najważniejsze. Tutaj te dwa duchy, kurde, sobie grają na saksofonie. W sensie na tym zdjęciu, of course. Co to było?
Aha, fajnie. Fajnie, że podczas spin ataku Coco mi od razu na lewo leci, nie? Nie, ona nie ma czegoś. Nie, no proszę, wyjdź. Wyjdź stąd. Ja potrzebuję tamtych skrzynek. Mamy 11 śmierci. Teraz mam rekord, przynajmniej. No, o to mi chodziło. Chciałem mieć przynajmniej dwa kryształy. Znaczy kryształy, klejnoty. Kryształów już nie ma. Ciekawe, czy kiedyś one powrócą. Dobra, tutaj nic nie było u góry. Wolałem się mimo co upewnić. Wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony, tak? Lepiej chyba być przezornym i zawsze ubezpieczonym, niż żebym na pałę miał lecieć i pominąć 50 skrzynek. Ja wolę tych skrzynek tutaj mniej omijać niż na live'ie. Stąd też może być więcej zgonów. Nie mówię, że nie. Ale Coco ma ładny fryz tutaj. To muszę jej przyznać. Ten jej fryz jest spoko. Dobra, tu. Strzelamy. Auf Wiedersehen. Zium. Kurde! Aj! Tam checkpoint był. Widziałem go. No, i o to chodziło. Tak to powinienem na początku zrobić. I teraz tych 15 zgonów by nie było. No ale dobra, trudno. Jakiś poziom musiał się pojawić, który mi trochę dłużej zajmie. Bo to byłoby zbyt, wiecie, zbyt piękne, gdybym wszystko robił za pierwszym razem. Też taka jest prawda. No, ale dla mnie to nie jest jakaś ujma czy wstyd. Każdy gra po swojemu, jedni grają lepiej, drudzy gorzej. Taka jest prawda. Dobra, tam już też jedną skrzynkę pominąłem, więc zobaczymy, ile mi skrzynek zabraknie. Jedna skrzynka! Miałbym 100%! O Jezus Maria! Ej, to ja będę to powtarzał! Przy okazji może odkryję ten ukryty klejnot, to byłby pierwszy poziom taki na 100% zrobiony normalnie. Ocie kurde! Ocie pioruny zaraz strzelą. Normalnie chyba na dworze też strzelą pioruny.
Nie, no oczywiście żarty żartami, ale no sytuacja jest dosyć ciekawa, nie powiem, że nie.